Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live'ie na Playerze. Nazywam się Ula Grabowska, jestem z Playera i zapraszam Was dzisiaj na naszego live'a z ekspertkami ślubu od pierwszego wejrzenia. Dowiemy się o wszystkich tajemnicach tego programu. W Polsce śledzi go ponad 1 000 000 osób i dowiemy się, dlaczego ten program jest takim fenomenem. No i przede wszystkim, czy te pary aktualne, które teraz są w tej 7. edycji, mają szansę stworzyć udany związek. Zapraszam Was na tego live'a. Oczywiście zadajcie pytania w komentarzach. No i łączę się z naszymi gośćmi. Mam nadzieję, że teraz uda nam się połączyć. Cześć! Cześć, dzień dobry! Cześć, dzień dobry. Super, że się udało. Jeszcze tylko Małgosia, mam nadzieję, że teraz też nas dołączy. Czekamy na Magdę. Cześć. Cześć. Coś wcześniej chyba się nie udało, ale... Tak, coś było nie tak, ale super, że już jesteśmy. Dziewczyny, takie pierwsze pytanko. No właśnie, tutaj jest ten taki fenomen, bo badania pokazują, że bardzo dużo osób śledzi ten program. I czy myślicie, że my jesteśmy tak bardzo samotni? Czy tak bardzo potrzebujemy jednak tej miłości i chcemy śledzić miłość innych, bo liczymy, że też to nas spotka? Co stanowi o tym fenomenie? Wiesz co, mi się wydaje, że ślub od pierwszego wejrzenia z roku na rok staje się coraz bardziej popularny, bo ludzie rzeczywiście po pierwsze czują się samotni, po drugie szukają też trochę takiego rozwiązania zagadki, dlaczego im nie wychodzi, bo dzięki temu, że śledzą losy naszych bohaterów, no to widzą pewne błędy i myślą sobie, kurczę, ja też tak robię, albo ja mam takich pacjentów, którzy oglądają wspólnie ślub od pierwszego wejrzenia, pary zazwyczaj to są, i mówią, zobacz, ty tak robisz jak on, ale posłuchaj tego psychologa, to zobacz, co możesz robić. Także to jest taki duży aspekt edukacyjny. Poza tym my lubimy zaglądać ludziom do domów, lubimy zaglądać ludziom do związków, lubimy komentować, niestety lubimy oceniać. O wiele łatwiej jest ocenić parę ze ślubu od pierwszego wejrzenia, niż przyjść do domu i powiedzieć żonie, słuchaj, myślę, że mamy problem, powinniśmy go rozwiązać, tylko łatwiej po prostu jest skomentować, obgadać, pośmiać się z czegoś. Poza tym też jest tak, że jednak pomimo tego, że w Polsce jest chyba już w tym momencie około 7 milionów singli, to my żyjemy w kulcie ślubów. Wiele kobiet ma taki priorytet życiowy, że właściwie one muszą wziąć ślub. Wielu mężczyzn musi mieć żonę. I to jest tak często, że wyszaleją się gdzieś tam z jakimiś dziewczynami, powiedzmy, chętnymi do zabawy, natomiast na żonę wybierają właśnie sobie spokojne, ale żona być musi. I myślę, że stąd jest taki duży fenomen, bo nawet ze mną się skontaktowała taka dziewczyna, antropolożka z Francji, która bada fenomen ślubu od pierwszego wejrzenia w różnych krajach. I w Polsce my jesteśmy najbardziej popularni. O dziwo, zostaje najwięcej par ze sobą, bo dla nas ślub jest wiążący. My na to patrzymy pod tym kątem, więc ja w ogóle myślę, że ten format będzie coraz bardziej popularny, bo tak jak widać, z roku na rok jest coraz więcej kandydatów, którzy wcześniej by się w ogóle nie zgłosili do nas, dlatego że mają szansę na wolnym rynku i nic nie stoi na przeszkodzie. Z roku na rok nasi uczestnicy stają się właściwie od razu celebrytami i też to jest taki, myślę, że dodatkowy walor tego projektu, że po prostu wychodzi się stamtąd z żoną, mężem, a jak już bez żony i bez męża, to przynajmniej z jakąś popularnością. Dodatkowo ludzie mają szansę zobaczyć na wizji, co robią nie tak, bo przecież my nie pamiętamy tego, co mówimy, a jak obejrzymy, to kurde, a jednak ja tak robię, może tutaj ten błąd jest, może dlatego mi nie wychodzi, może za szybko się obrażam, może za szybko się kłócę, a może, nie wiem, nie idę na kompromisy. Więc jakby ja wróżę naszemu tutaj ślubowi jeszcze wiele, wiele sezonów. To ja może spytam, bo tutaj już Magda nam opowiedziała bardzo szeroko, więc może Karolina, nic do dodania. Tak, więc może Karolina, na przykład ty dołączyłaś do tej ekipy, więc co cię zaskoczyło w ogóle w samej realizacji programu?
Na pewno zaskoczyło mnie paradoksalnie, bo zupełnie inaczej to wygląda z pozycji kanapy. Nie ukrywam, że ja zaczęłam patrzeć i oglądałam w kontekście procedury, jak przebiega przygotowanie i uczestników, i ten etap właśnie proponowania par, później sam przebieg eksperymentu. Więc uwierzcie mi, że z perspektywy telewizora to wygląda po prostu tak. Natomiast na etapie realizacji, w związku z tym, że ten eksperyment jest to i forma jest rzeczywiście elementem dokumentalnym, co znaczy, że tutaj nie ma reżyserki, tutaj realnie podchodzimy do tego, co się dzieje, jest to nagrywane, pokazywane nam oczywiście w kontekście montażu, tutaj też nie może ekipa pokazać wszystkiego, ale element takiego podejścia do uczestników, do etapu właśnie, na etapie już tych badań, które prowadzimy, zaangażowanie, czasochłonność tego wszystkiego, to zdecydowanie jest jakby skala nieporównywalna do tego, co widz może obejrzeć przed ekranem telewizoru. To wygląda wszystko bardzo prosto, to wygląda być może jak loteria. Zresztą takie też łatki są przypisywane temu eksperymentowi, że gdzieś tam to jest zabawa. Prawda jest taka, że uczestnicy w większości przypadków, w związku z tym między innymi, o czym mówiła Magda, ze względu na... Mogę tak pokazać, jak w duetach. W związku z tym, o czym mówiła Magda, że nasze społeczeństwo bardzo poważnie podchodzi do instytucji małżeństwa i do tych zobowiązań i do deklaracji, które się dzieją, a tutaj się dzieją właśnie przed milionami odbiorców, więc gdzieś tam to zaangażowanie w większości przypadków jest, o ile intencja jest też szczera i podejście właśnie do udziału w tym eksperymencie też jest szczere i prawdziwe ze względu na, biorąc pod uwagę kandydatów i uczestników naszego eksperymentu. Więc w kontekście mojego uczestnictwa i zaangażowania w pracę w tym eksperymencie, zdecydowanie to, jak wiele rzeczy się dzieje poza kamerami, jak o wielu rzeczach nie mają uczestnicy pewnie wcześniej, ale i widzowie w ogóle pojęcia, bo to jest tylko taki element, który pokazujemy wisienkę na torcie, takie fragmenty zaledwie, co też jest z drugiej strony dla mnie nurtujące, bo ja też obserwuję w kontekście badacza i obserwatora, jak ten proces w ogóle przebiega zarówno w mediach społecznościowych, jakie konsekwencje to niesie dalej dla odbiorców, dla mnie jako dla psychologa, ale i dla uczestników, jak bardzo, z ogromną łatwością dokonujemy właśnie ocen, o których Magda mówiła. Dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby kogoś zaraz zakładać, jaki jest, przykładać mu, przypisywać mu łatkę, wkładać do odpowiedniej szufladki, krytykować. Przecież takie założenie jest podejście, że jeżeli ktoś się zdecydował na udział w tym eksperymencie w ogóle w produkcji telewizyjnej, to musi się liczyć z tym, że my mamy prawo go oceniać i my możemy po 15 sekundach powiedzieć, że ten jest jak ta, a tamten jest jak ten. I z taką łatwością podchodzimy do tego, by tak naprawdę krzywdzić słowami uczestników naszego eksperymentu. I to też trzeba jasno powiedzieć, że to, co się dzieje też na różnych forach i mediach społecznościowych, pozostawia i daje też przykład tego, jak wiele mamy też lekcji jeszcze do odrobienia w kontekście właśnie pracy nad własnymi też elementami, bo tak na dobrą sprawę to w ten sposób powinniśmy patrzeć na te wszystkie rzeczy, które też czytamy, bo więcej to mówi o osobie, która to napisała, niż o osobie, o której jest na przykład ta treść napisana w tym komentarzu, czy w tym artykule, który czytamy gdzieś tam. To prawda, my jako społeczeństwo bardzo utożsamiamy się i my jako też widzowie bardzo śledzimy ich losy, bardzo się z nimi utożsamiamy i od razu już z góry, tak jak mówisz, zakładamy. No właśnie, też pojawiają się jakieś tutaj czasami, że te pary, które biorą udział w programie, też jakby mimo, że chcą, to te kamery ich peszą i nie mają szansy stworzyć tej relacji. No ale chyba poza programem też mogą, więc Magda tutaj nam mogła to rozwiać też. Na ile to są takie nasze właśnie mniemanie. To jest tak, że ci ludzie idą do eksperymentu, który jest oczywisty. To nie jest tak, że idą i nagle się dowiadują, słuchajcie, a teraz będzie z wami przez pewną część dnia kamera. To też nie jest taki format jak na przykład, nie wiem, Big Brother. Tam nie ma kamery wszędzie. Oni mają przez określony czas w ciągu dnia ze sobą ekipę po to tylko, żeby móc pokazać widzom, jak ta relacja się tworzyła. Czyli tak naprawdę to pary, zobowiązując się do wzięcia udziału w eksperymencie, podpisują też to jakby zgodę na to, żeby te kamery były. Natomiast bardzo często okazuje się, że jak pojawia się jakikolwiek problem, to nagle kamery są winne.
Oni by na pewno robili inaczej, gdyby nie kamery. Walczą z ekipami. I były takie pary wcześniej, ja pamiętam, była taka para dawno temu, która uciekała przed kamerami. Oni sobie zrobili po prostu z tego jakąś zabawę, co w ogóle jest bez sensu kompletnie, dlatego że później im więcej jest prawdy o tych ludziach, im więcej jest materiału, im bardziej pokazuje każda z ekip, bo każda para ma swoją ekipę, która towarzyszy parze, takie prawdziwe życie tej pary, tym bardziej ta para daje się poznawać ludziom i ludzie albo darzą taką parę sympatią, albo tak naprawdę mają szczątkowe informacje, bo tam musi być jakaś kontynuacja. Jeżeli coś się wydarzyło, to fajnie wiedzieć dlaczego, co się z tym stało, a nie, że nagle się to ucięło, albo że para mówi, o, my lubimy tak spędzać aktywnie czas, a cały miesiąc siedzą na kanapie, kurde, i nic nie robią. Więc dobrze by było po prostu żyć normalnie, mieć świadomość tego, że są te kamery i nie szukać wymówek. Ja zawsze mówię o tym, że jednak do nas zgłaszają się osoby, które jakąś trudność mają w zbudowaniu relacji. Oczywiście wykluczając te osoby, które mają parcie na szkło, bo tak też jest. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że jeżeli te osoby wcześniej w życiu w jakiś sposób unikały, nie wiem, ghostowały, były odtrącane, odtrącały, reagowały nieadekwatnie, to one będą to robić też tutaj, bo to są automatyzmy. Kamera wszystko wychwyci. Może tak naprawdę wiele par nie chce pokazywać przed kamerą pewnej prawdy o sobie, bo to jest krępujące dla ludzi, a z drugiej strony wstydzimy się zazwyczaj tego, co jest bardzo ludzkie. Więc no, ja zawsze zachęcam uczestników do tego, żeby po prostu współpracowali i pokazywali prawdę o sobie, bez gry, bez udawania, bez umawiania się, bo to też jest często nasze takie, mamy takie podejrzenia czasami, ja tak mówię tutaj o tych moich edycjach, w których brałam udział, że były takie pary, gdzie się zastanawiałam, kurde, czy oni przed nami grają, czy oni się umówili na coś, bo po prostu wiedzą, że będą mieli z tego korzyści, bo niestety, ale to też się dzieje i to jest taka brzydka prawda na temat naszego eksperymentu. To przejdźmy do tej części pozytywnej, ale dobrze, że też mówisz o tych, bo tak naprawdę jest już coraz więcej tych edycji, pewnie jeszcze jakieś powstaną kolejne, a też ważne jest to, żeby właśnie mówić o tej prawdzie, która też jest ważna i zarówno z perspektywy uczestników, jak i nas widzów. Tak, w tej edycji jest Agnieszka i Kamil, Dorota i Piotr i Patrycja i Adam. Dziewczyny, którą parę, albo możecie oddzielnie powiedzieć, najbardziej pamiętacie z tych castingów, z tych pierwszych spotkań z uczestnikami, najbardziej wam zapadła w pamięć i jak teraz patrzycie na ten eksperyment, zerkacie, to w telewizji to widzicie, że tutaj, że są tak samo autentyczni, albo widzicie rokowania. Bez zdradzenia szczegółów oczywiście, ale tak to, co możecie nam powiedzieć. To, co w ogóle warto, żebyś podkreśliły, myślę, to to, że my nie widzimy tego wcześniej. W sensie to, co wy widzicie z perspektywy kanapy, to jest ogromny komfort. I na przykład dzisiaj ja, oglądając czy śledząc losy naszych uczestników, to ja wcześniej dysponowaliśmy tylko obserwacjami, jakimiś takimi skrawkami informacji, nie było jasnego obrazu, jak to będzie wyglądało. Z perspektywy kanapy łatwiej jest powiedzieć, a przecież to jest takie oczywiste. No rzeczywiście, no ale komentarz, no rzeczywiście był taki potrzebny, no przecież mówimy o tym i to było wiadomo już 4 odcinki temu. Pamiętajcie, że my uczestnicząc w tym eksperymencie, towarzysząc naszym uczestnikom, nie mamy tego komfortu, że ta historia jest już pokazana z lotu ptaka, z zupełnie innego rzutu. Więc to jest jedna rzecz, więc dla nas uczestnicząc i patrząc teraz, jak oni się rozwijają i jak to jest pokazane, też to jest bardzo interesujące, bo dużo też obnaża rzeczy, o których my zakładałyśmy na etapie na przykład badań, że to może być utrudnienie, że takie zachowanie, ewentualna reakcja może wystąpić i ciekawe, jak oni sobie z tym poradzą. Czy rzeczywiście gdzieś tam na etapie naszej współpracy z nimi, bo to też jest walor, o którym Magda wspomniała, że osoby wchodzą z pewnym swoim bagażem, z pewnymi takimi schematami, nawykami w komunikacji albo braku umiejętności w pewnych obszarach, które my na etapie też eksperymentu, o których z nimi rozmawiamy i staramy się uczulić ich na pewne rzeczy. I pytanie, co oni z tym zrobią, jak oni z tym pracują. My wiemy, że rozmawiałyśmy, ale nie wiemy, co się zadziało na przykład później w międzyczasie. Nie widziałyśmy, jak ta interakcja przebiegała. Nie widzimy tego
nie stoimy za nimi cały czas, więc jesteśmy w kontakcie, ale to nie jest tak, że my możemy widzieć, jak to pracuje na żywym organizmie. No i teraz mamy taką okazję, żeby to zobaczyć. A jeżeli chodzi o naszych uczestników, to przynajmniej z mojej perspektywy jest tak, że ma się nadzieję, że ten potencjał, który my dostrzegamy i który gdzieś tam na etapie badań byłyśmy w stanie wychwycić, że to może ich połączyć, to może być wyzwaniem dla nich. Tutaj ta osoba może wspierać i rozwijać drugą w jednym obszarze i na przemian wymienią się pewnymi swoimi umiejętnościami. Błędem jest założenie, że my na przykład kierujemy się, bo przeciwieństwa się przyciągają. Absolutnie to jest mit, nie stosujemy takiej reguły. Nie mamy też takiego założenia, że jedni będą podobni, inni będą totalnie różni. To też jest bzdura, która w ogóle nie ma miejsca. Jakby dobieramy zupełnie, jakby wybieramy propozycje kandydatom wzajemnym dla siebie, kierując się zupełnie innymi pobudkami, o których nie do końca możemy mówić, ponieważ są to nasze narzędzia, gdzie my chcemy, żeby one też, i taki jest też nasz wybór, żeby one były niedostępne dla potencjalnych kandydatów, bo nie mogli się też przygotować, choć już też dzisiaj na przykład wiemy, że niestety, to znaczy to warto też podkreślić, że warunkiem większej satysfakcji, powiedziałabym, na etapie udziału w eksperymencie dla potencjalnych kandydatów i uczestników jest szczerość, również i prawda na etapie badań i podczas udziału w eksperymencie. Bo jeżeli ktoś zakłamuje rzeczywistość już na etapie badań, czyli pokazuje się nam z nierealnej strony, z idealnej swojej strony, takiej, którą pewnie ktoś potencjalnie społecznie chce usłyszeć i zobaczyć, psycholog również, więc sobie myśli, o fajnie, potrafi się komunikować, jest dojrzały emocjonalnie, my to sprawdzamy, weryfikujemy, ale nie do końca jest to szczere, to na jakiej podstawie my mamy potencjalnie znaleźć kandydata czy kandydatkę, która będzie odpowiednia, skoro tutaj mamy już nieprawdę na tym etapie badań. Więc to jest na przykład dla nas ogromna trudność wyłapać, ewentualnie zorientować się na tyle, na ile to możliwe. Czy potencjalny kandydat rzeczywiście jest z nami szczery, bo to nie jest konkurs na najlepszego uczestnika. To jest po prostu badanie, które ma dobrać ludzi różnych albo w jakichś obszarach, które mają potencjał na zbudowanie długotrwałej relacji. I myślę, że to jest bardzo ważne. Nie macie się prezentować najlepiej. Macie się prezentować prawdziwie. Tacy, jacy jesteście, byśmy my mogły wyłapać odpowiednią osobę, potencjalnie odpowiednią osobę, z którą możecie budować jakieś zdrowe relacje. A wracając do naszych uczestników, no to ja trzymam za każdego z nich kciuki. I mam nadzieję, że na etapie już zarówno badań, jak i teraz udziału, my już wiemy, jak historie się potoczyły, natomiast jakby dla nas nie ma, przynajmniej dla mnie nie ma, że ktoś jest ważniejszy, ktoś jest bardziej wyrazisty. Są osoby, które już na etapie, myślę, jak wybieramy i sobie budujemy, że i nie wybieramy wtedy, o ten jest super, więc chciałabym, żeby ta osoba była w eksperymencie. Nie, patrzymy sobie, nawet poznając uczestników w ramach badania, sobie myślę, okej, tutaj jest dziewczyna, która może rokować, sprawdzimy w badaniu, czy jeszcze bardziej szczegółowo się przyjrzymy, czy ta relacja z tą osobą mogłaby na podstawie wszystkich tych naszych wytycznych i parametrów mieć w przyszłości jakąś szansę na długotrwałą znajomość i relację. Tutaj było pytanie, czy ciężko jest dobierać osoby w pary. Karolina, myślę, że nam to wytłumaczyłaś, że to jest bardzo ciężko. Tak, dla nas to jest jakby, my zawsze mamy dobrą intencję. My chcemy, żeby te osoby naprawdę, wiadomo, jakby często słyszę taką opinię, bo to jest konkurs życzeń, nie? Ja chcę i oczekuję i tak ma być, a jak nie ma, to właśnie to, co wtedy, nie? Jeżeli nie mam tego, czego chciałem. Pytanie, na ile szczerze mówiłaś i pokazywałaś to, jakie obszary cię interesują, co dla ciebie jest ważne, wartościowe w relacji, na co byś się chciała koncentrować, jaka jest twoja postawa względem życia, względem ludzi, jakie są twoje umiejętności komunikacyjne, jakie są twoje intencje, wartości w życiu, więc to wszystko i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy bierzemy pod uwagę. Na ile realnie przedstawiłaś to i po drugiej stronie mamy drugą osobę, która też jednak cały czas bazujemy na w większości sytuacji na deklaracjach ludzkich, więc to nie jest tak, że my jak z otwartej księgi jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ta osoba w każdej trudnej sytuacji, a jednak udział w eksperymencie, tak jak wcześniej zauważyłyście i powiedziałyście, jest stresującym wydarzeniem i sam ślub dla osób, które decydują się na zawarcie związku małżeńskiego, znając swojego partnera czy partnerkę, jest stresującym, a co dopiero, kiedy nie wiesz w ogóle, z kim stoisz przed urzędnikiem państwowym. Więc ten stres, wszystkie te rzeczy, czynniki dodatkowe też
mimo wszystko nie ułatwia funkcjonowania, więc my nie do końca wiemy, jak ta osoba, podejrzewamy, jak może się zachować, ale w wielu przypadkach jesteśmy zaskoczeni, że właśnie tak to przebiegło, że tak ta osoba się zachowała, a nie inaczej. To w takim razie spytam się, Magda, ciebie, kto cię najbardziej zaskoczył w tej edycji? Tutaj odbijając od Karoliny. Tak, tak. Wiesz co, ja tak sobie myślę o tym, bo myślałam o tym poprzednim pytaniu, które zadałaś i w sumie ono jest taką kontynuacją, to pytanie jest kontynuacją tego poprzedniego. Czy wszyscy ludzie są bardzo różni od siebie i każdy jest w pewnym sensie zaskakujący. Co oznacza, że no my przecież widzimy różne cechy, my badamy cechy osobowości, sprawdzamy, z jaką osobą mamy do czynienia, jakie ma schematy dana osoba, w jaki sposób myśli. Natomiast oni, wchodząc ze sobą w interakcję, nagle robią coś, czego my nie przewidzieliśmy. I nagle się okazuje, że ta osoba, która tak i tak wyglądała w badaniach, robi coś takiego, co czasami jest naprawdę bardzo zaskakujące, a czasami było to bardzo do przewidzenia. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów i gdzieś tam przez przypadek może powiedzieć za dużo. Jeżeli chodzi o te nasze trzy pary, to mamy tutaj do czynienia ze spokojną, wrażliwą Dorotą, takim męskim, spokojnym Piotrem, trochę szaloną parą Patrycją i Adamem, taką parą takich szalonych ludzi, spontanicznych, szalonych, cieszących się sobą. I też mamy taką, jaka była trzecia para, bo ja już myślę o tej Agnieszka, Agnieszka i Kamila. Agnieszka i Kamil. Uporządkowanych, takich zaplanowanych. Tak, oni bardzo zaplanowani, tam wszystko jest takie zgodnie z planem. Stateczne, taki etap totalnie jakby przeskoczyli. Oni jakby byli tak, 5 lat po ślubie. I tak sobie myślę o tym, że tam ani nikt nie jest zaskakujący, ani nikt nie jest niezaskakujący. W sensie oni wszyscy są jacyś. Ale oni wszyscy są jacyś. I to w ogóle jest tak, że myślę, że dzięki temu, że my mamy tak różnych uczestników, różne pary, to widzowie mogą w nich, jakby wiele osób odnajdzie w nich siebie właśnie w tych osobach. Ale czy to, nie chcę tutaj zdradzać, bo były pewne zaskakujące elementy, ale myślę, że jeszcze tego nie było na antenie. Czyli najlepsze jest dopiero przed nami tutaj. Oczywiście, bo ja się wcześniej na premierze, na antenie, gdziekolwiek chcecie to oglądać. Tak, to w takim razie. Ja chcę powiedzieć, słuchaj, ja chcę powiedzieć, że ludzie mówią tak, nuda. Ten sezon to nuda, no nic się nie dzieje. No po prostu te pary są tak dobrane, że nic się nie dzieje. I to jest zawsze tak sobie myślę, kurde, jak jest jakaś, powiedzmy, wybuchowa para, no specjalnie tak dobrali. Oni mają taką umowę, że oni tak specjalnie dobierają, żeby tak było. Jak jest w ten sposób, są ludzie dobrani, że powiedzmy jest w miarę spokojnie, to jest nuda. Więc nigdy tak nie jest, że my dopasowujemy się do oczekiwań ludzi, tylko tak jak powiedziała Karolina, my po prostu wybieramy z tych osób, które mamy, pary, które dobrze rokują. A że czasami są to wybuchowe pary, tak wychodzi, i czasami są to, powiedzmy, bardziej przewidywalne pary i takie nudne dla widza, bo tam, tak jak sobie przypominam, poprzedni sezon Aneta z... Właśnie chciałam ich przywołać, tak. Tak, tak. Poczekajcie, bo ja już tych imion nie pamiętam. Aneta i... Aneta i Robert. I Robert, właśnie. Oni byli taką parą bardzo... Oni byli nudną parą, bo oni się po prostu sobie zakochali i tam wszystko się działo tak... No to było takie przewidywalne, co tam się wydarzy. W sensie to jest fajna para, mają dziecko, widać, że im to super zaiskrzyło, zbudowali fajną, dobrą relację. Ale kurczę, no to nie było jakieś wyskokowe, wybuchowe, nie było zwrotów akcji, kłótni, cichych dni, ucieczek przed kamerą. Oni po prostu byli tak tam posłuszni i tacy w ogóle, no tacy książkowi. No ale takich par jest mało. Nawet te nasze aktualne pary aż tak książkowe nie są. I tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Czyli będzie jeszcze, słuchajcie, element zaskoczenia. To jeszcze takie pytanko odnośnie właśnie też waszych tutaj specjalizacji i właśnie z tego skorzystamy, bo jest taki właśnie trochę fenomen singli i coraz więcej jest, ale też jest fenomen takich związków i małżeński głównie. I moje pytanie jest, jakie waszym zdaniem jest przepis na to, żeby być szczęśliwym singlem i z czasem zgłosić się do programu, takie jak Ślub od pierwszego wejrzenia, czyli jakie są przepisy na związek i na nieszczęśliwy związek, tylko na bycie szczęśliwym singlem?
co byś się nam poradzić? Ja myślę, że wiesz co, że zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, żeby być i szczęśliwym w związku, i szczęśliwym singlem, to trzeba być szczęśliwym po prostu ze sobą. Czyli znać siebie, rozumieć siebie, pracować nad sobą. Ja jestem jednak zdania, że każdy człowiek mógłby chociaż spróbować popracować trochę nad sobą w terapii. Nie dlatego, że ma jakieś wielkie problemy, ale chociażby po to, żeby mieć większą świadomość, żeby zobaczyć, jakie jego zachowania mogą wpływać w negatywny sposób na budowanie relacji, albo w jaki sposób zdobywa sobie ludzi, a na przykład poświęca się sam. Jak rozwiązuje problemy, jak w ogóle nawiązuje te relacje, jak spędza czas, bo często ludzie, ja mam takie pacjentki, bo dużo mam samotnych kobiet w terapii i one mówią tak, no jak poznam tego jedynego, to ja wtedy będę robić tyle rzeczy, będę z nim jeść takie pyszne śniadania i będę robić to i tamto, więc ja tak siedzę, patrzę i mówię, a co jadłaś dziś na śniadanie? Parówki. No więc ja mówię, słuchaj, zrób sobie to królewskie śniadanie już dziś, nawet jak jesteś bez niego, po to, żebyś była gotowa na to, jak on przyjdzie, żebyś też włożyła coś do tego związku. Więc pewnie jest często taki mit właśnie o tym, że jak przyjdzie król czy królewna, to wtedy będzie fajnie. A fajnie ma być nam samym ze sobą i wtedy jesteśmy gotowi i na bycie singlem, i na bycie w dobrym związku. Zdecydowanie. No to, co też warto, to co Magda powiedziała, że bardzo ważnym jest to, by poznać siebie, dlatego, żeby wiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuję, czego chcę. Co jest dla mnie ważne, w jaki sposób i czy potrafię komunikować o swoich potrzebach, o swoich emocjach, jak w ogóle reguluję te emocje, czy potrafię słuchać drugiej osoby, w jaki sposób się komunikuję, jak reaguję w trudnych sytuacjach, czy jestem dla siebie dzisiaj na przykład dobra, po prostu wyrozumiała, jak buduję relacje z innymi ludźmi. Taki wgląd w siebie, w swoje umiejętności, takie interpersonalne zdolności jest tak naprawdę kluczowy, zarówno na etapie, kiedy jesteśmy singlem, jak i wtedy, kiedy mamy potrzebę i chcemy się związać i zbudować jakiś długotrwały związek, więc ta praca nad sobą jest takim punktem wyjścia. Czy to w terapii, czy w jakikolwiek inny sposób, bo psychoedukacja i ten walor psychoedukacyjny tego typu nawet eksperymentu też ma duże znaczenie, bo tak jak Magda słusznie zauważyła wcześniej, przeglądając się gdzieś tam w relacjach tych, które tworzą uczestnicy, w ich zachowaniach, reakcjach, czasami jest to taki bodziec, żeby przedyskutować jakiś case, sytuację ze swoim partnerem, partnerką, albo się zastanowić, okej, miałam podobnie, ja się zachowywałam też w taki sposób, stąd nie dziwi mnie reakcja na przykład partnera, partnerki, bo dzisiaj oglądam to z lotu ptaka, zupełnie inaczej to wygląda. Więc zdecydowanie pierwszym punktem wyjścia jest taki kontakt ze sobą i budowanie tych swoich umiejętności, no bo gdzieś tam w relacji z drugim człowiekiem nie jest łatwiej. Jakby jesteśmy różnymi osobami, każdy ma prawo do własnego zdania, wchodzimy z własnym bagażem i jak łączy się dwoje ludzi, to budowanie tego wspólnego świata, oprócz tych osobnych, które też naturalne jest, że są, no jest wymagające i zdecydowanie potrzebne jest nasze zaangażowanie i zawsze jest to praca. Czy to w eksperymencie, czy poza nim, to nie jest tak, że się dzieje i jest łatwo. Jednak mimo wszystko warunkiem tego, by wychodziło, jest pielęgnowanie też tej relacji, którą budujemy. I nie ma znaczenia, czy to robimy w ślubach od pierwszego wejrzenia, czy to robimy w naszym realnym życiu. Po prostu musimy być zaangażowani. Słuchajcie, tutaj jeszcze poruszę taki wątek tego, że tak jak Magda wspomniałaś, że osoby, które biorą udział w programie, stają się potem też celebrytami, ale tworzy się też taka rodzina uczestników ślubu od pierwszego wejrzenia. Oni się spotykają razem i tak dalej. I czy, co ci Magda dał ten program? Bo wiem, że ty działasz intensywnie na Insta poradni, którą założyłaś tutaj na Instagramie i też jakby możesz pomagać innym, więc co ci dał ten program? Tak też po prostu dla ciebie. Wiesz co, ja nie ukrywam, że ten program jest jakby jednym z wielu moich działań medialnych. Długo zanim zaczęłam współpracować ze ślubami, no to też jakby współpracowałam z innymi formatami i jakby też medialnie byłam, tak? Bo gdzieś pamiętam moje jakieś pierwsze wystąpienia w Dzień Dobry TVN było 10 lat temu, albo nawet 11 i od tamtej pory było ich bardzo dużo, bo chyba ponad 300. Więc jakby jest to jeden z elementów mojej pracy. Na pewno zgłasza się do mnie więcej par,
bo też ludzie widzą. Ale taka też się stałaś bliżej nas, tak, jakby pod tym względem właśnie. Myślę, że trochę tak. Natomiast w ogóle jakby śluby od pierwszego wejrzenia i insta poradnia to zupełnie dwie różne rzeczy, bo to jest niezależne i to nie jest tak, że ja zrobiłam insta poradnię na bazie ślubów. Ja zrobiłam insta poradnię, to jest mój autorski projekt i tak jak mówię, jest to jakby ślub jest jednym z elementów mojej pracy, ale nie jest to najważniejszy element mojej pracy. To jest coś fajnego, to jest eksperyment, ja się cieszę bardzo, że w tym biorę udział, to jest dla mnie ważne. Uczestnicy też są dla mnie ważni, ich losy również. Ja mam zawsze problem z zapamiętaniem imion, bo ja jestem już jestem od trzeciej edycji z nimi, więc tych ludzi się tam bardzo dużo przewinęło, tych naszych par. I tak, to prawda, oni się grupują, spotykają, tam są też jakieś podziały z tego, co wiem, są jedne grupki, drugie. To jest normalne, naturalne. Tych ludzi łączy wspólna historia, wspólne przeżycie. To jest bazą, a z tej bazy potem rodzą się przyjaźnie, no bo wiadomo, jeżeli ludzie pielęgnują przyjaźnie, no to się spotykają. Natomiast dla mnie ogromną wartością dodaną jest chociażby znajomość z Karoliną i bardzo się cieszę, że zmienił się ten skład ekspercki, bo ja się po prostu lepiej z Karoliną dogaduję i też myślę, że to jest z korzyścią dla eksperymentu. No też brakowało mi tam po prostu drugiej kobiety, z którą mogę pogadać. Wiadomo, ja tam byłam sama, był pan profesor i był Piotr. Wszyscy wiemy, że ja z Piotrem, powiedzmy, mieliśmy często odmienne zdanie, natomiast ja teraz czuję się o wiele lepiej w tym naszym składzie, ale tak sobie myślę, że po prostu dlatego, że czuję taką równowagę, że jest Karolina, z którą mogę przedyskutować, przegadać, nie ma jakichś takich nie ma tej męskiej solidarności gdzieś tam, tylko po prostu jest taka większa otwartość, tak myślę, że na wielu polach myślimy podobnie i też mamy dużo podobnych spostrzeżeń, albo też uzupełniamy gdzieś tam swoje spostrzeżenia, to jest super. No i też podoba mi się nowa formuła eksperymentu, bo jest nieco inna. Widzowie mogą zobaczyć to zupełnie inaczej. Ja myślę, że sezonu na sezon to się będzie zmieniało, bo my też ewoluujemy, patrzymy na to, co się dzieje, patrzymy na to też, czego oczekują od nas widzowie pod kątem jakby też pokazywania tych par. Natomiast w ogóle chciałam też uprzedzić fakty, bo tu przeczytałam pytanie, dlaczego nie ma Piotra Mosaka. Ja nie wiem, czy wy tam o tym wszyscy mówiliście. To jest zbieg okoliczności, tylko i wyłącznie. Po prostu Piotr miał zaplanowane wakacje i no i wyjechał na te wakacje. Wiadomo, że prac ekipy, no jakby trudno jest przesunąć ileś tam osób i nagrania dla jednej osoby. I o ile my się nie zgadzaliśmy często z Piotrem, ja też ceniłam współpracę z nim. To nie jest tak, że to była szorstka miłość. Właśnie. Dementuj. Mocno. Bo internet jest żyjący. Tak, ja serio, ja go cenię jako specjalistę, po prostu lepiej mi się pracuje z Karoliną, no mamy chemię lepszą i tyle. Natomiast Piotra nie ma tylko i wyłącznie dlatego, że też ma jakieś tam swoje inne plany zawodowe. Nie ukrywam, że my potem już nie rozmawialiśmy po tym, jak on nie wziął udziału w tym sezonie 7, ale też cieszę się, że mogłam z nim współpracować. Dziękuję za tą współpracę. To Karolina, tutaj bardzo piękne słowa od Magdy. To co ci tutaj dał ten eksperyment, że właśnie masz szansę uczestniczyć w tym? Tak jak już mówiłaś, że zupełnie inaczej widzisz, jak to wszystko powstaje niż z perspektywy widza, a co jeszcze z takiej perspektywy twojej właśnie jako specjalistki? Z moim ogólnym takim właśnie wartością dodaną jest to, że to jest takie inne doświadczenie poniekąd z innej działki. To znaczy dotychczas moją taką główną działką była rzeczywiście indywidualna praca plus praca warsztatowa, szkoleniowa dotycząca rozwoju umiejętności różnych właśnie psychospołecznych, w tym właśnie regulacji emocji czy budowania relacji właśnie ze sobą czy z innymi ludźmi. Więc to był mój konik już przed tak naprawdę i moja działalność obierała się zarówno na takiej pracy poza totalnie social mediami, ale też zdecydowanie była w dużej mierze skoncentrowana na pracy i działaniach tutaj. Natomiast udział w tym eksperymencie
no to dla mnie zupełnie inna taka działka psychologii, którą też możemy wykorzystywać i możemy łączyć zarówno tę wiedzę psychologiczną, bo my jednak mimo wszystko w tym eksperymencie jesteśmy, to nasze stanowisko, na którym jesteśmy zatrudnione, jest stanowiskiem nazwanym jako ekspert, więc my tutaj łączymy wiedzę i dziedzinę, swoją wiedzę z różnych dziedzin. Jest to oczywiście psychologia, ale są to różnego rodzaju inne nasze doświadczenia wcześniejsze czy wykształcenia, które również możemy z nich czerpać i korzystać, przygotowując zarówno uczestników i towarzysząc im w ramach tego eksperymentu, jak i proponując właśnie, wyszukując tego potencjału pomiędzy dwojgiem obcych sobie ludzi. Więc dla mnie, nie chcę się powtarzać, ale zdecydowanie jakby odczuwam tak samo, Magda, zresztą realizujemy inne projekty też wspólnie poza eksperymentem, którym są śluby, więc to też świadczy o tym, że rzeczywiście między nami tak zagrało i na tym polu zawodowym się wzajemnie uzupełniamy i myślę i też tak czuję, że w pracy w ramach tego eksperymentu też to jest z korzyścią też dla naszych uczestników, bo my bardzo dużo konsultujemy i mamy takie superwizje, które sobie prowadzimy poza kamerami, w których rozmawiamy o tym, co jest dla nas też trudne, co widzimy, jakie mamy obawy, jak możemy też przeciwdziałać pewnym kryzysom, albo jak wspomóc i wesprzeć dodatkowo parę, jak rozwijać ich umiejętności, jak uczulić na pewne rzeczy, więc dzięki temu, że nam się dobrze prywatnie też z sobą współpracuje, możemy też te takie dodatkowe flow wykorzystywać właśnie w pracy tutaj, więc robimy dużo, myślę, więcej niż, zdecydowanie więcej niż jest to możliwe do zaobserwowania. No a ta nasza dobra współpraca, mam nadzieję, że będzie miała też i czuję, że ma lepsze odbicie też dla właśnie działania eksperymentu. Słuchajcie, tutaj jest takie ostatnie pytanie, ale tutaj od fana, jeżeli możecie, to nam powiedzcie, jeżeli nie, to oczywiście, że nie. Są takie, słuchajcie, tajemnice programu, ale to jest to, kiedy jedziecie na interwencję, jak to wygląda i skąd o tym wiecie? Co może nam powiedzieć o interwencji? Nie, tak jak powiedziałam wcześniej, każdej parze towarzyszy ekipa, która rejestruje, robi setki z ekipą, jakby towarzyszy z parami, towarzyszy tym parom. I kiedy czasami uczestnicy zgłaszają, że dzieje się coś niepokojącego, chcieliby porozmawiać i my wtedy jedziemy albo łączymy się online, a czasami to ekipa mówi o tym, że jest problem, jest jakaś trudność, oni widzą, że coś się dzieje. I chcieliby, żebyśmy przyjechały, każda ma swoją parę, każda przyjeżdża do swojej pary, żeby właśnie porozmawiać, wyjaśnić, zobaczyć, co się dzieje. I to jest właśnie to, co chodzi w tym eksperymencie. Te wszystkie oczy patrzą na parę właśnie po to, żeby wychwycić ewentualne momenty kryzysów, a tych kryzysów jest dużo bardzo, bo to jest nietypowa sytuacja, wiadomo, i żeby rozwiązywać te kryzysy po prostu. Więc my wiemy, albo jesteśmy wzywane właśnie przez nasze ekipy, albo za pośrednictwem ekip przez pary. Mhm. Super, to dziękujemy Wam bardzo za to, że poświęciłyście tutaj czas, zdradziłyście nam kilka sekretów, odpowiedziałyście też na pytania tutaj, które nurtowały fanów. No i właśnie opowiedziałyście o tym też fenomenie i też innych działalnościach, które razem prowadzicie. Bardzo się cieszę, że poświęciłyście tutaj czas i byłyście z nami. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję również. Do miłego wieczoru. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.